Cześć moi kochani! Mam dla was dzisiaj rewelacyjną, najwspanialszą na świecie grę! A jaką? Zaraz zobaczycie jaką! To jest pierwszy odcinek nowej serii z bardzo fajnej i najwspanialszej na świecie przygodówki. Przygodówki i na pewno wy już wiecie, co to jest za przygodówka. Co to jest za przygodówka? Najwspanialsza na świecie przygodówka. Kto to jest? Co to jest za postać? Co to jest za intro? Co tu się dzieje w ogóle? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Najwspanialsze cuda i dziwy się będą za chwilę działy, bo to jest gra mojego dzieciństwa i to jest jedna z pierwszych gier, jakie w ogóle grałam. To jest ważna sprawa. Bardzo ważna informacja. Ale co tu się dzieje? Zaraz się dowiecie. Adaś i Pirat Barnaba, tak! Ten był. Gong był. To był gong właśnie. Nie werbelek, tylko gong. Biedna papuga. Posłuchajcie, wielka historia przydała mi się pewnego... Słuchamy teraz. Wszystko zaczęło się, kiedy u wybrzeża Afryki rozbił się statek piratów. A już następnego ranka w dżungli pojawił się okropny rozbójnik Barnaba. Natychmiast zaczął torturować zwierzęta i wiązać je grubymi linami. Złapał ich bezbronne dzieci, a następnie zamknął je w klatkach, żeby później sprzedać je za grube pieniądze. Najgorzej! Wtedy postanowiłem uratować Afrykę przed tym okropnym Barnabą. Słusznie! Co dalej? Poleciałem do dużego miasta i poprosiłem o pomoc mojego przyjaciela Adasia, który jest bardzo dzielnym chłopcem. Adaś powiedział, że nie boi się Barnaby. I słusznie. Nie boimy się złych piratów. Adaś wsiadł do swojego samolotu i polecieliśmy do Afryki. Nie, lecimy do Afryki! Afryki! Jak to się sterowało i czym się sterowało? Afryko, przybywamy! Ale to jeszcze zostało? Długa droga przed nami. Halo, jak to się tym steruje? A, myszką, okej. Okay. Ciężko mi się steruje tak totalnie, nie? Trzeba będzie nabrać paliwa. Będziesz musiał zatankować w powietrzu. Barnaba wysłał je celowo, żebyśmy nie dolecieli do... Barnaba wysłał góry. Wyobraźcie sobie, ja będę grała na najniższym poziomie trudności. Dobra. Trochę nam tu... O nie! Uderzyliśmy w jeszcze jedną chmurkę. Tak, zatankowaliśmy. Dobra, świetnie. O nie, 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 do góry! Na dół. To cały czas trzeba sterować. Ja nie wiem. Cały czas jesteśmy w połowie drogi. Wyżej. Mamy tyle paliwa. Tyle paliwa mamy dlatego, że gramy... O Jezu! Krokodyl. Nie, dobra, wyżej musimy lecieć. A, wyżej powiedziałam. Pamiętaj, że kiedy miniemy chmury w kształcie rekina, będziemy rozmawiać na Afrykę, pod nami musimy lądować. Kiedy tam dolecimy, przedstawię cię moim przyjaciołom. Jeśli skończy ci się paliwo, będziemy musieli wrócić. Świetna robota. Jezus, ale się przejęłam. A! Co to się dzieje? A! Nie. Nie chcę uderzyć w chmury. Teraz będziemy nad Afryką. Tankowaliśmy! Jeszcze chwila! Ha! Halo! Struś! Struś to był, dobra. Mamy rekina! Rekiny mamy! Znaczy, Afryka jest pod nami. Słyszeliście, co mówił ten, jak on miał. W sumie nie wiem, jak on się nazywał. A! A! Do góry! Do góry! Tak, jesteśmy! Niebo czyste, nie ma chmurek. Ale teraz stanie się coś niesamowitego. Co się stało? Trzymaj się! Łapię cię!
On miał słodziutki głosik, pamiętam. My też musimy unikać chmur. To jest very important. Że my też unikamy chmurek. A tu sami pirać! O nie, o nie, o nie! Musimy pilnować, żeby tu nie wpaść na żadnego pirateła. To najgorzej. To najgorzej. Odciągają mnie od niego. Au, au! Nie złapią papugi, to może się rozbić. Jezu, nie chcę od nowa tego zaczynać. Oluju. Oluju! Au! O nie, o nie, o nie, to przegramy to, przegramy to, przegramy to, ja już wiem, że to przegramy. Podrzucić. Złapaliśmy! Uhu, tak, najlepiej. A teraz ją odzyskałem. O, ludzie. Mam nadzieję, że spadniemy. Czy nam się czas zatrzymał? Mam nadzieję, że się zatrzymał. O! Najgorzej! Ale zatrzymał się chyba czas, nie? Tylko, że musimy sobie po prostu spadać. Dobra, no. Spadamy. Nie, 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 halo, halo. Dobra, jest. Żyjemy. Słuchajcie, jeśli chodzi... Dobra, mam Afrykę! Słuchajcie, jeśli chodzi o tę grę, to ja wam powiem tak. Nagrywałam ją dla was jakieś 2,5 roku temu, ale jej nigdy nie wrzuciłam z tego względu, że... Nagrywałam ją na Windowsie XP, na komputerze sprzed 100 lat, prehistoria po prostu to była. No i... moich przyjaciół. Niestety. Cześć, przyjaciele! A co wy tu robicie? Jeśli wolno, a co wy tu robicie? Próbowaliśmy uwolnić nasze dzieci z rąk Barnaby. No i tak, to się skończy. Czy nie mówiłem wam, żebyście nic bez mnie nie robili? Już 3 dni jesteśmy bez jedzenia i picia. Pamiętam. A gdzie jest Barnaba? Może poproszą go, żeby was rozwiązał. Mówcie, gdzie jest Barnaba? Gdzieś blisko. Pilnuję, żeby nikt nas nie rozwiązał. Ach, żeby nikt nas nie mógł nakarmić. A nie mógł. Ostrzegamy. Jak mi smutno. Jak wiem, nie wyglądam na przejętą. Dobra, idziemy. A co tu mamy? Co tu mamy? O, dzwoneczek. Przyda mi się dzwonek. Wezmę go z sobą. Wezmę go z sobą. Lecim dalej. Jezu, jak ja uwielbiałam tą grę, pamiętam, pamiętam. I mamy Barnabę. Stwierdzam, to była jedna z najfajniej udźwiękowionych. A, dobra, możemy zadzwonić. Dup, dup. Zakosimy mu mieczor. Mieczor, to jest szabelka taka, nie? Tu? Tu? Idziemy za nim, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chodźcie, uwolnimy lewa. Macie sekundę, żeby powiedzieć mi, gdzie jest moja ulubiona szabla. Jeśli mi powiecie, to może was uwolnię. Jasne! Macie bąka puść. Ktoś na pewno. Gdzie jest moja ulubiona szabla? Jeśli mi powiecie, to może... Ktoś tam jest. Ktoś tam jest. Dobra, lecimy zatem. I uwalniamy lewa! Pośpiesz się, nadchodzi Barnaba. Teraz będzie pościg. Zatrzymaj się w tej chwili, ty podstępny. Moja ulubiona, w ogóle kocham, kocham, jak jest udźwiękowiona ta gra, naprawdę kocham. Kocham, co prawdę powiadam wam. Czekajcie, enterem się chyba strzelał. Tak. Koniec. Enterem, dobra, dobrze pamiętam, tylko gdzieś to było napisane? Nie.
nie było. Zdawali się na naszą intuicję, jak rozumiem. Przed dżunglą jest pomoc. A na nim most. Jeśli Barnaba pierwszy dotrze do mostu, jej! Prawie nie zauważyłam tego kaktusa, był za innym kaktusem. Najgorzej. Ale wracając do historii o moim nagrywaniu Adasia i pirata Barnaby, to wyglądało to tak, że nagrywałam go na bardzo starym komputerze, gdzie ledwo odpaliłam Camtasię. Nagrałam dla was całą grę za jednym razem, w związku z tym dlatego nie mogłam jakby sprawdzić po drodze, czy to się wszystko ładnie nagrywa tak jak trzeba. No i wiecie co? Nie nagrywało się. Znaczy nagrywało się, owszem, wszystko nie wiedziało, tylko że było wszystko jakby czarne, a krawędzie postaci i krawędzie w ogóle obiektów były na taki jaskrawo zielony. Tak jakiś błąd kodeka, błąd sterownika, karty graficznej, nie wiem, czegoś, wiecie o co chodzi. Ale teraz odkryłam, jak mogę dla was nagrać tę grę i jestem z siebie bardzo dumna, tak, jesteśmy na moście, jej. Najwspanialej! Na świecie! Najlepiej! Do dżungli doszliśmy, dotarliśmy! Uhu! Hej! Mały! Wyłaź stamtąd! Wiem, że się tam chowasz! Bardzo lubiłam głos Barnaby. Dubbing jest super. Przybiec tu pierwszy, wrócę poszukać dzieciaka. A kuku, nie, byłeś pierwszy. Nie, nie, nie. Zaczaję się tutaj, a kiedy Barnaba będzie przechodził, zaatakuję go. A co ze mną? Poszukamy teraz jaskini Barnaby. Dobra, lecimy. Do ataku! Do ataku! Za mną! Papugi strasznie się drą, nie? Nawet w grach, tak mi się wydaje. Strasznie się drą. Strasznie. Po raz pierwszy jestem w dżungli. Urodziłem się tutaj. W zeszłym roku wkrótce dojdziemy do wodospadu. Ale jakim cudem go przejdzie? Przecież nie umiesz latać, prawda? Nie, nie umiemy latać. Kiedy się pozbędziemy coś? Hej, przestańcie w nas rzucać. Tutaj zaczyna się teren Barnaby, a on nam rozkazał nikogo nie przepuszczać. Dżungla należy do każdego i nikt nie ma prawa nikomu to rozkazywać. Nic nas to nie obchodzi. Barnaba wydał nam rozkaz i mamy go słuchać. Jo? Nie przepuścimy was. Nie boimy się, Barnaby. Jeśli nas nie przepuścicie, to... Dobra, enterem. Wiem. Zobaczymy, jaki jesteś odważny. Ej ty, łapołuchy, pokażemy ci okay. Sztuczek. Jezu, nie mogę. Ludzki, nie przejmuj się nimi. Dobrze. Nie odmówię. Jeszcze jedna. A, udało się! Nigdy mi się tak szybko nie udawało tej gry przechodzić. Jak to wygraliście? To nie w porządku. Poskarżymy się panu Barnabie. Skarżcie się komu chcecie. Posłuchaliście mnie. Musimy się śpieszyć. Biedne zwierzęta. Same w jaskini bez wody i jedzenia. Zabiję małpiszony. Gdzie się podziały te głupie małpiszony? Gdzie jest ten okropny dzieciak? Dostanę cię. W głupiej dżungli nigdy nic nie widać. Ups! Niech się chowają. Przykro mi bardzo. I tak przede mną nie uciekną. Dobra, zatem idziemy dalej. Idziemy dalej, gdzie nas poniesie. I wiecie co, tak sobie pomyślałam teraz, że mogłabym przyciszyć wam troszeczkę muzykę. Wcale się nie boję Barnaby, ale kiedy go tylko spotykam, mam ogromną ochotę, żeby opuścić dżunglę i nic. Lecimy dalej. Tu mam małpisionka naszego wspaniałego. Kiedy pokonamy tego rozbójnika Barnaby,
Będziemy to było takie super, że można klikać we wszystko prawie, że. Naprawdę to bardzo lubię naszą dżunglę. Mam ale on gada dużo. Przyjaciół koło pełno jedzenia, a przyroda jest taka. Jest tutaj mnóstwo zwierząt i różnych ptaków. Strasznie dużo gada ta papuga. Strasznie dużo. Strasznie dużo. Powiedzcie, słuchajcie, bo jest jeszcze gra Adaś i Piotr Barnaba 2. Czy chcecie mieć jakąś grę przerwy między nimi, czy chcecie od razu zacząć grę Adaś i Piotr Barnaba 2, bo Adaś i Piotr Barnaba... Prawie się nam udało, dobra. Zalecimy zatem. Tu za wodospadem jest Czarna Barnaby i będziemy... Czarna Pantera! Okazuje się, że mogę tędy przelecieć. Ja chcę odpocząć na ciepłej gładce i nie ruszę się stąd. Rozumiem to, oczywiście, ale musimy dostać się do wodospadu. Niech będzie. O, tam za wami bawią się moje dzieci. Przynieście je do mnie, to pójdziemy do domu i most będzie wolny. Dobrze, załatwię to szybko. No to lecimy, łapiemy kocięta. Żebym to ja je łapał. Mamy jedno. Mamy jedno, mamy jedno. Ale. Jak moja Tosia prawie się zachowują. Mamy drugie. Nie było tak źle, słuchajcie. Właśnie, nie patrzcie się. Zatem łapiemy drugie. Złapańcy, skuwańcy jeden. Jeszcze jeden. A nie mówiłem? Strasznie hałaśliwie z tej dżungli, pomimo. Strasznie, aż się przyciszę. Nie skacz tak. Lepiej stać w miejscu i czekać, aż same przyjdą. Złap tego skaczącego. Jestem już zmęczony. Łatwiej nam poszło z małpami. Dobra, jeszcze ten i jeszcze jeden nam zostanie. Strasznie hałasują w tej dżungli, ja nie wiem, cisza nocna jakaś czy coś mogłaby nastąpić, być. Ostrzegałem was. No, mam ostatniego! Najlepiej, najwspanialej, najświetniej. Świetnie, zdążyliśmy. No, teraz wiecie, co to znaczy mieć pięcioro dzieci. Oczywiście, że wiemy. Moja dziewczyna ma z 10 takich. Mrak, się przeciągnęła pięknie i poszła. Musimy się spieszyć. Taki typowy polski chłopiec, nie? Trampeczki, koszulka, polo, krótkie spodenki. Zawsze spoko na propsie i na luzie. Gdzie jest ten okropny dzieciak? Na pewno już przeszedł wodospad i zbliża się do jaskini. Do stóbeczek kartaczy. Muszę się śpieszyć. Nie, nie, tak nie było. Dobra, my nie będziemy mieli tak łatwo. My będziemy musieli po kamieniach skapolianach skakać. Zaraz za wodospadem będzie jaskinia, gdzie Barnaba trzyma zwierzaki. Skacz i złap się pnączy. Zawsze tak robię, gdy zmęczę się lataniem. Serio, papuga skacze i łapie się pnączy? Raz. Dwa. Trzy. Och, to mi nie wyszło. Dobra, miałam metodę na to opracowaną. Nie musisz latać. Najważniejsze to pomyśleć, zanim skoczysz. Raz. Dwa. Trzy. Nie! Że ludzie pochodzą od... Szkoda, że nie umiesz latać. Też tak sądzę. Trzymaj się mocno! No wiecie co! Nigdy tego nie zrobię. Szkoda, że nie umiesz latać. Dwa. No czemu ja nie umiem tego zrobić, no? Szkoda, pierwszy był najgorszy. Latać. Zawsze pamiętam, że pierwszy i ostatni był najgorszy. Jeść się! O nie! No i jak tam woda? Nie. Zimna? Zimna, zimna. Dawaj, dawaj. Adaś. Trzy. I raz. No i jak tam woda? Zimna? Trzymaj raz, się mocno! Dwa. Nie! No i jak tam woda? Nigdy mi się to nie uda! Pomocy! Pomocy, raz.
Dwa. Wiecie co? Łap! Wyciągnij te ręce do przodu, złap to! Musisz nauczyć się skakać z liany na lianę. Życie w dżungli jest niemożliwe, jeśli tego nie potrafisz. Musisz nauczyć się skakać to będzie z ciężka liany sprawa. Na lianę. Życie w dżungli jest niemożliwe, ciężka jeśli tego nie potrafisz. O ej, a ja mogę się rozbujać? Szkoda, że nie umiesz latać. Raz, dwa, trzy. No nie! Nie rozumiem, o co chodzi. Musimy się spieszyć, inaczej bardzo. Wiem, że musimy się spieszyć, cicho. Oj, to w ogóle misklik musisz był. Musisz nauczyć się tego nie było. Z liany na lianę. Życie w dżungli jest niemożliwe, jeśli tego nie potrafisz. Nie, ja tego nie umiem. Ja tego nigdy nie zrobię. Życie jest gra dla dzieci, jeśli znowu. Tego nie potrafisz. Dwa. Trzy. Raz. Najważniejsze to pomyśl, zanim skoczysz. Nie! I od nowa wszystko. Musisz nauczyć się skakać z liany na lianę. Życie w dżungli jest niemożliwe, jeśli tego nie potrafisz. Dwa. Trzy. No nie. Teraz znowu będę z początku się 300 lat męczyła z tym samym. Życie w dżungli jest niemożliwe, jeśli tego nie potrafisz. Raz, dwa, trzy. Ale szybciej mi poszło z pierwszym. Pamiętam, że miałam z tym problem jako dziecko. Miałam, no. Miałam, kurde. Nic po prostu tego... Moja babcia nie ukryje się. Że ludzie pochodzą od... Szkoda, że nie umiesz latać. Jak ludzie pochodzą od małpy, dobrze ci babcia mówiła. Dwa. Musisz nauczyć się skakać. To jest mina cierpienka. Życie w dżungli jest niemożliwe, jeśli tego nie potrafisz. Dwa i trzy. Nie, czy ja przejdę dalej, tych lian jest pięć albo sześć. No i jak tam woda? Zimna? Zimna, zimna, już nie gadaj. Raz, dwa, trzy. Jeśli się puścisz, wróć na brzeg. Musimy wróć się na brzeg. Spieszyć, super. Inaczej Barnaba nas złapie. Raz, dwa, trzy. Nie. Musisz nauczyć się skakać z liany na lianę. Życie w dżungli jest niemożliwe, jeśli tego nie potrafisz. Szkoda, że nie umiesz latać. Czy ja już wyglądam na załamaną, czy jeszcze nie? Raz, dwa. Musimy się spieszyć, inaczej Barnaba nas złapie. Mogę tym. Dwa. Trzy. Musimy się spieszyć, inaczej Barnaba nas złapie. Dwa. I trzy. Nie, ta animacja szkoda, jest najgorsza. Że nie umiesz latać. Raz. Dwa. Pierwsza i ostatnia są najgorsze. Musimy się spieszyć, inaczej Barnaba nas złapie. Szkoda, że nie umiesz latać. Jezus, będzie komentował wszystko. Musisz nauczyć się skakać z liany na lianę. Życie w dżungli jest niemożliwe, jeśli tego nie potrafisz. Szkoda, że nie umiesz latać. A nie, zawsze sobie liczyłam do trzech i na raz, ludzie pochodzą od małpy. Raz, dwa i trzy. Nie, bo to nie dochodzę do samego końca. Szkoda, jeszcze że raz. Nie umiesz. Dobra, latać. Wiemy, że o co chodzi mniej więcej. Nie no możesz się zacząć woda? Cofać. Zimna? Jeszcze raz, raz. Uważaj, nie zgub butów. Nigdy tego nie zrobię. Mamo, pomóż. Błagam, błagam, pomóż ktoś mi. Niech tu ktoś się pojawi nagle magicznie. Pojawi się i przejdzie za mnie. Musimy się spieszyć, inaczej Barnaba nas złapie. To była najgorsza moja minigra ever. Chyba. No wiecie co? Szkoda, że naprawdę nie mogłabym latać. To przejść. Dwa. Trzy. No fuck! Musisz nauczyć się skakać z liany na lianę. Życie w dżungli jest niemożliwe, jeśli tego nie potrafisz. Szkoda, że nie umiesz latać. Jeśli się puścisz, wróć na brzeg.
No wiecie co, nie, ja nie wiem, mentorem wolę to robić, czy... Najważniejsze to pomyśleć, zanim raz, skoczysz. Dwa, trzy, raz, dwa... Jeśli się no puścisz, nie. Wróć na brzeg. No i jak tam woda? Nie, nie chcę. Najważniejsze nie chcę, to pomyśleć, zanim skoczysz. Raz, dwa... Jestem zdruzgotana, no i jak tam po prostu. Woda? Zimna? Czy wy też jesteście zdruzgotani moimi umiejętnościami pruskania po lianach? Podobno bez tego w dżungli się nie da. Po co ja tu przyjechałam? No i jak tam woda? Zimna? Uważaj, nie zgub butów. Raz, dwa, trzy. No wiecie co? Już mi się udawało. Musimy się spieszyć, inaczej Barnaba nas złapie. Jak już to plusk, jak szkoda, wpada do wody, latać. To już aż się we mnie gotuje. Przyrodzą agresję, naprawdę. Ja babcia mówiła, że ludzie pochodzą od małpy. Szkoda, że nie umiesz latać. Też tak sądzę. Najważniejsze to pomyśleć, zanim skoczysz. Nie, na którą lianę w sumie patrzę. Musimy się spieszyć, inaczej Barnaba nas złapie. Nie. No i jak tam woda? Zimna? Tak zimna. Trzymaj się mocno. O. Dwa. Trzy. Cztery. Raz. Jaki lamus, Boże. No i jak tam woda? Zimna? Jeśli się puścisz, wróć na brzeg. 300 lat no później. Jak ta woda? Zimna? Moja babcia mówiła. Początek że gry pochodzą super od małpy. Poszedł, nie? Dwa. Trzy. Raz. Uważaj, nie zgub butów. Już mi słabo, nie? No i tylko, jak że tam tu woda? Nie ma żadnych Zimna? Takich wiecie, no. Raz. O nie! No i jak tam woda? Zimna? O nie, nie będę się z pierwszą lianą męczyła dalej. Dwa. Chyba jednak będę. Chyba szkoda, jednak że nie umiesz latać. Uważaj, nie zgub butów. Raz. Szkoda, że nie umiesz latać. Ja nie mówię mi szkoda, nic po prostu, jak latać. Mam to przejść. Nie mam pojęcia. Dwa. Trzy. Musisz nauczyć się skakać z liany na lianę. Cicho tam! W dżungli jest niemożliwe, jeśli tego nie potrafisz. Nie dobra, no i jak tam woda? Zimna? Już wiem. O! Musi być na środku. Nie. To nie działa. To nie działa. Musimy ale co mi na tej pierwszej spieszyć, lianie działa. Inaczej Barnaba nas złapie. Albo i nie. Musisz nauczyć nie, się skakać z liany na lianę. Życie w dżungli jest niemożliwe, jeśli tego nie potrafisz. Kurde, to pierwszy już opanowałam. Z liany na lianę. Mniej więcej wiem, w którym jest momencie. Jeśli tego nie potrafisz. Nawet nie chodzi o to, żeby patrzeć na Dasię, tylko na tą drugą. Na tą drugą lianę, że w momencie, kiedy ona jest na środku musimy i leci. Spieszyć, na środku i leci w tę stronę. Złapie. To. Jeśli się puścisz. Ale też nie za wcześnie. Szkoda, że nie umiesz. Ułamek latać. Sekundy! Zastanawiam się, czemu nie skaczymy po kamieniach. Byłoby łatwiej. Musisz nauczyć się skakać z liany na lianę. Życie w dżungli jest niemożliwe, jeśli tego nie potrafisz. Szkoda, w ogóle nie jestem pewna, latać. Czy w drugiej części nie skaczymy po kamieniach. Moja babcia mówiła, że ludzie pochodzą od małpy. Nie, po prostu nie. Musimy się spieszyć, inaczej Barnaba nas Jezus, złapie. nie wiem, czy mnie bardziej denerwują moje niepowodzenia, czy to, że ona gada za każdym razem. No to i jest jak tam denerwujące. Woda? Zimna? Najważniejsze to jej pomyśle, gadanie jest straszne. Zanim skoczysz.
Trzymaj się mocno! O nie! Tak blisko, blisko, tak blisko. Nie uda mi się. No i jak tam woda? Zimna? Wiedziałam, wiedziałam, że mi się nie uda. Musimy się spieszyć, inaczej Barnaba złapie. Nie ma kodów do tej gry, niestety. Moja babcia mówiła, że ludzie pochodzą od małpy. Źle. W złym momencie. Zgubiłam rytm, rytm, tam jest rytm. Tam jest rytm, który trzeba... Szkoda, że nie umiesz latać. Trzymaj się mocno! Pyk, 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 pyk. Uważaj, nie zgub butów! Pyk, pyk, pyk. Nie, no źle, ale dobrze, do tego trzeciego dochodzę. Dalej, tylko one trochę szybciej się ruszają. Szkoda, że nie umiesz latać. Jeśli się puścisz, wróć na brzeg. Pyk, pyk. Najważniejsze to pomyśleć, zanim skoczysz. Dobra, jest git. Pyk, pyk, pyk. To źle zrobiłam, zgubiłam znowu rytm. Zgubiłam rytm. No i jak tam woda? Gdzie mój rytm? Najważniejsze to pomyśleć, zanim skoczysz. Pyk, pyk, pyk. Szkoda, że nie umiesz latać. Strasznie ciężka gra. Jeśli się puścisz, wróć na brzeg. Pyk, pyk, pyk. Nie. Nie, no już inną metodę muszę zrobić, bo mi się opatrzyła. Musisz skakać z liany na lianę. Życie w dżungli jest niemożliwe, jeśli tego nie potrafisz. Trzymaj się mocno. Moja babcia mówiła, że ludzie pochodzą od małpy. Tak blisko, ale już widzieliście, było blisko. A już się skupiłam, serce mi zaczęło walić, to zestresowałam się i koniec po prostu. Musisz nauczyć się skakać z liany na lianę. Życie w dżungli jest niemożliwe, jeśli tego nie potrafisz. Uważaj, no, kotów. To w ogóle nie wiem, co zrobiłam. Się rozsynchronizowałam zupełnie. Musisz nauczyć się skakać z liany na lianę. Życie w dżungli jest niemożliwe, jeśli tego nie potrafisz. O, to nie wiem, co to było. Szkoda, że nie umiesz latać. Misklik. Moja babcia mówiła, że ludzie pochodzą od małpy. No nic. Nie, najgorzej. Szkoda, że nie umiesz najgorzej. Latać. Ale nie, najgorzej. Pyk, pyk, pyk. Uduszę samą siebie. No i jak tam woda? Zimna? Zimna, zimna. Ale już to mówię setny raz. Dobra. Ona musi być troszeczkę... Jeśli się puścisz, wróć na brzeg. Najważniejsze to pomyśleć, zanim... O nie! Przecież było blisko, było blisko. Dobra. Musisz nauczyć się skakać z liany na lianę. Życie w dżungli jest niemożliwe, jeśli tego nie potrafisz. To nie w tę stronę miała lecieć. Nie w tę stronę. Musi być tutaj spieszyć, zupełnie i lecieć w tą stronę. Złapie. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Uważaj, nie zgub butów. Tak. Trzymaj się mocno. Najważniejsze to pomyśleć, zanim skoczysz. Tak! Udało się! Jest to! Uważaj, o, najlepiej! Do jaskini Barnaby. Jestem mistrzem.
I słuchajcie, ja kończę ten odcinek. Ten będzie taki krótki, ale mam nadzieję, że wam się spodobał. Dajcie łapki w górę, trzymajcie się, do zobaczenia.